Zapraszamy dzisiaj na kolejny odcinek Stofu. Zupełnie nie fu, ale za to pyszniutkie, smaczniutkie, na słodko i jeszcze duża porcja białka. Czyli pokażemy Wam dzisiaj 6 sposobów na tofu naturalne na słodko. Co zrobić, żeby osłodzić sobie życie dzięki tofu? Pierwszą potrawą, którą zrobimy, będzie... No, może nie nazwijmy tego dobrze, potrawą. Krem. To będzie krem cynamonowy z tofu. Pomysł numer jeden. Krem cynamonowy z tofu. To jest taki krem, z którym można później zrobić cokolwiek chcecie. Możecie nadziać naleśniki, możecie dodać do tego owoców, na przykład, co można dodać? Gruszka, jabłko, można dodać truskawka. Cokolwiek, na pewno możecie się tym z nami podzielić. Banan. Co byście z takim kremem jeszcze zrobili, ale póki co mamy coś takiego. Niektórzy właśnie mówią, że to fu, bo mówią, że to nie ma smaku, ale naszym zdaniem jest to po prostu podstawowa zaleta tofu. Dokładnie, białko, że nie ma smaku, zdrowe za to białko, daje konsystencję. O neutralnym smaku, które można przyprawić jakkolwiek się chce. Jeśli chcecie wrócić do pomysłów na słono, znajdziecie tutaj odcinki instruktażowe na Joli Głowy. I to zarówno na tofu naturalne, jak i na tofu wędzone. Wracamy do naszego przepisu. Tofu naturalne miksujemy na jednolitą masę i najlepiej na tym etapie nie dodawać do niego płynnych składników, gdyż wtedy utworzą się grudki, które będą w tym płynie po prostu krążyły, a nam chodzi o to, żeby ono miało jak najbardziej jedwabistą konsystencję. O, zobaczcie, już można powiedzieć o nim, że jest jedwabiste i kremowe. I teraz możemy już wlewać kolejne składniki mokre, dosypać czwartego składnika i tak naprawdę zmiksować i krem gotowy. Zobaczcie, jaki to prosty przepis. Syrop z agawy. Możecie oczywiście dodać tutaj czegoś innego do słodzenia. Mleczko kokosowe. I cynamonu. Spróbuję się przebić przez to miksowanie i zaprosić Was do oglądania innych instruktażowych odcinków z tofu i nie tylko. Pamiętajcie, można znaleźć to tutaj nad Joli Głową. Jeśli podoba Wam się ten odcinek, możecie go polubić, możecie zasubskrybować kanał. Jeśli tego nie zrobiliście, jeszcze możecie go również polecać. A gdy kanał zasubskrybujecie i naciśniecie ten dzwoneczek, wtedy zawsze pojawi Wam się powiadomienie, że ukazał się nowy odcinek z naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni. Tłumaczymy również na język angielski i naszą kuchnię, nasze działania możecie komentować zarówno na blogu, jak i na YouTubie. Zawsze odpowiemy. Ta-dam. I może teraz, do końca. Może w tej chwili tak, dobrnęłam do końca. Jeszcze za chwileczkę raz to zmiksuję, ale może opowiedzmy o kolejnych propozycjach z naturalnego tofu. Kolejna propozycja, to była propozycja numer 1, czyli krem cynamonowy, propozycja numer 2, czyli krem do tarty, krem czekoladowy. Możecie go również użyć do tortu. W podobny sposób się go robi, po prostu tofu trzeba zmiksować na jednolitą masę, a później tylko różni się trochę składnikami. Pomysł numer 3, czyli wegański twarożek na słodko. I tu trzeba trochę inaczej zrobić. Tak jak już mówiliśmy w poprzednim odcinku na tofu na słono, że żeby udawać polski twarożek z tofu, trzeba tofu przepuścić przez praskę do ziemniaków, albo przez maszynkę do miana. Tak, żeby miał grudkowatą konsystencję. Inaczej będziemy mieli serek homogenizowany. Kolejny pomysł to numer 4. Tak, to są... zaczynasz w tej chwili mówić o moich ulubionych. A my to nagrywamy. Tak, my to nagrywamy, a mówisz o moich ulubionych potrawach. Myślałem, że to była przerwa techniczna, wiem. Nie. Zacięliśmy się. Ja uwielbiałam serniki. Zatem polecamy Wam sernik na zimno z tofu. Pomysł na tofu numer 4. Pomysł na tofu numer 5 to... Sernik pieczony. Bezglutenowe. Muffinki. A nie, wegańskie bezglutenowe muffinki, ale to jest też pieczone, też z tofu, tylko dobra, z dodatkiem kaszy jaglanej. Właśnie, wegańskie bezglutenowe muffinki z kaszą jaglaną i tofu polecamy. Można je również wykonać w formie sernika, nie trzeba lać do malutkich babeczek, foremeczek, tylko wylewamy do jednej tortownicy i pieczemy. I kolejny Sprawdźcie sernik. Ten przepis, po prostu jest przepyszny, naprawdę warto. Kolejny sernik to jest sernik pieczony. I on jest też zrobiony z tofu, z mączką ziemniaczaną, mleczkiem kokosowym i też warto go wypróbować, dlatego, bo ma bardzo dużo skórki pomarańczowej, dzięki temu jest przepyszny. Jest to pomysł numer 6. Póki co ostatni na tofu na słodko, a my zajmiemy się konsumpcją naszego kremu. Zrobimy sobie małą, pyszną kawę i uraczymy się tym kremem cynamonowym. Smacznego
i na zdrowie. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Jeżeli nie macie czasu lub ochoty na gotowanie, zapraszamy Was do Bistro Delikatesów Atelier Smaku. A jeśli do Gdyni macie daleko, możecie odwiedzić nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych.